Hej, witajcie, tutaj Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś znajdujemy się na Battlegroundzie. Już na levelu setnym, jest to pierwszy odcinek PvP, jaki udało mi się nakręcić, znaczy dopiero teraz jesteśmy w trakcie kręcenia. PvP gear, o mój Boże, chyba nie zmieniłem się na PvP gear, czekajcie chwilę, dajcie mi tutaj chwilkę, uwaga, PvP gear. Już troszkę części z tego PvP setu mam, nadal jest jeszcze parę rzeczy, które muszę dokupić, zdobyć. Zaraz wam opowiem oczywiście, co nowego pojawiło się w systemie Battlegroundów, a tymczasem rozpoczyna się bitwa i pierwsze, co ja zrobię na Battle for the Gilneas, to przelecimy się na Waterworks, pokażę wam moją taktykę, którą lubię sobie stosować. O mój Boże, cały czas coś mnie gardło boli, ale to już zbliża się ten okres właśnie świąteczny, jest bardzo dużo, wiecie, chorób, sklata, wszędzie gdzieś się wyjdzie, na chwilę przewieje się człowiek i koniec. Okej, najwyraźniej wygląda na to, że hordziaki jakoś tak sobie chyba się rzucają na Waterworks, więc wydaje mi się, że będzie więcej ruchu na Lighthouse'ie, dlatego też wrócimy się. No i chciałem dziś porozmawiać właśnie o tym PvP, bo na pewno pełno osób będzie się pytało, czy Nexus, jakie jest PvP w Warlords of the Realm, czy jest fajne, czy jest niefajne. I ja muszę przyznać, z tego co do tej pory udało mi się zrobić, jest całkiem ok, ale jestem świadom tego, że nie do końca jeszcze wszystko działa tak jak powinno, nie wszystkie sety jeszcze się pojawiły. Dlatego też gramy teraz z niebieskim setem pierwszym, początkowym. Natomiast jest parę rzeczy, które jak najbardziej są w porządku. Czekajcie, może tego tutaj gościa. Okej, spróbujemy zabić tego Monka. Natomiast najwyraźniej, widzicie, jest strasznie dużo. Ja, wiecie co? Użyję trinketa. Nie chcę, żeby nam hordziaki tutaj przejęły naszą bazę. A najwyraźniej mają bardzo dużo healerów i trzymają się tutaj bardzo dobrze przy życiu. Okej, dostaję cały czas gdzieś CC. Ale ja nie dopuszczę do tego, żeby przejęli nam flagę. Gram w speku marksmanship, od razu uprzedzając pytania. I także zaraz pokażę wam moje talenty, jako że możecie się zapytać, Nexus, dlaczego nie masz peta? I jest to właśnie spek, w którym gra się bez peta, jako że korzystam z talentu, który nazywa się Lone Wolf. Czekajcie, bo tu możemy sobie multistrike włożyć. Mam taką możliwość. Okej, oni tu chyba przyjmują. Kotek, uspokój się. A trzeba jak najdłużej przytrzymać. Ej, mamy trzy bazy. Zobaczcie, że mamy trzy bazy. Ale jaja. No to chyba to będzie szybki win. Może nam się uda szybko wygrać. A ja dopiero co się tutaj... Dopiero co tutaj zacząłem, kurde... Gadać na ten... No dobra, więc jeżeli chodzi o PvP gear w tej ekspansji, został on nieco naprawiony. Z tego względu, że wyrzucili wszystkie te, wiecie, resilience, te PvP power, to wszystko co tam było zostało wypieprzone, z tego względu, że więcej to wprowadzało tak naprawdę zamieszania niż jakiegoś logicznego sensu. Jeżeli się spojrzało na jakiś PvP power czy tam PvP resilience, to aż tak się mówi, kurde, o co chodzi, co to ma to być? Więc zostało to zastąpione troszeczkę innym systemem, a ten system działa na takiej zasadzie, że w momencie, gdy wchodzimy na BG, czy też ktoś nas zaatakuje w świecie, gdy po prostu wejdziemy w walkę PvP, wtedy nasze życie zostaje podwojone, nasze oraz naszego przeciwnika, co sprawia, że walka będzie troszeczkę dłuższa. Mogę tutaj przytoczyć coś a la... Jest jak za czasów Vanilli, gdzie nie było Resilience i tam nawet PvE gear sobie właśnie dobrze radził. Nie było, wiecie, jakichś tam statystyk, które sprawiały, że gracze PvP mają jakiś tam set lepszy, czy no. Ogólnie nie ma tych wszystkich PvP gówien. Ej, patrzcie, wygraliśmy. A i właśnie, dostałem Golden Strongboxa. No dobra, to czekajcie, wrócę do was. Ja pierdzielę, MLG win! Zaraz wrócę do was. No dobra, jesteśmy na moim najbardziej nieulubionym Battlegroundzie, ale dokończając tutaj moją myśl, jeżeli chodzi o PvP set. PvP set nie ma teraz specjalnych statystyk, natomiast ma jedną specjalną swoją właściwość. I to działa na takiej zasadzie, że pomimo tego, że boostuje nam się nasz poziom życia, to na dodatek przedmioty PvP skalują się wyżej. Przykładowo mam tutaj zwykłe, powiedzmy, spodnie, które normalnie mają 620 item level, ale gdy wlazłem na Battlegrounda, czy też rozpocząłem walkę PvP w świecie, czy coś, no to item level tego przedmiotu podniósł się do 705, co sprawia, że w momencie... będzie to zapobiegać na pewno temu, że ludzie z PvP gearem wchodzą sobie, ze sprzętem PvP wchodzą sobie na instancję i robią dobry DPS.
Natomiast także skończy się to, że ludzie z heroicznym, super, mega dobrym gearem będą niszczyć ludzi PvP. Z tego względu, że te wszystkie bronie w PvE są bardzo obskie. No i to jest bardzo przyjemne. Zobaczcie, że tutaj 705, wszystko mam na 705. Nawet tu mam 710, coś mi się zeskalowało. Parę rzeczy jeszcze mam PvE, natomiast tak to wygląda. Właśnie, z poprzedniej walki dostałem skrzyneczkę złotą. I dostałem jakiś tutaj... dostałem tutaj jakiś amulet, który w sumie tak... Nie wiem, czy chcę go zakładać. W sumie nie będę go zakładał. No i właśnie, to jest kolejna sprawa. Pojawiają się także skrzyneczki, które pomagają w zbieraniu sprzętu. Nawet jeżeli znaczy, mamy trzy kategorie tych... Dobra, wiecie co? Czekajcie, ja tutaj wyjdę. W sumie mamy tutaj jakiegoś mąka. Zaraz opowiem oczywiście o tym. Jest to moim zdaniem genialny system. Jakoś taki przyjazny jest, taki jakoś tak miło jest z tymi skrzyneczkami. Mamy trzy kategorie skrzyneczek. Mamy brązową skrzyneczkę, która jest oczywiście najgorsza. Mamy srebrną skrzyneczkę, która jest taka średnia, normalna. No i mamy złotą skrzynkę, która jest najlepsza. I w zależności od tego, jak Battlegrounda wygramy, w jaki sposób, będziemy dostawać odpowiednio skrzynki. Jeżeli Battlegrounda przegramy, ale gdzieś tam jakiś, powiedzmy, opór stawiliśmy, no to dostaniemy brązową skrzynkę. Jeżeli będziemy przegramy, czy też wygramy, albo będzie, będzie remis taki, wiecie, na zasadzie, że była dobra walka, no to dostaniemy srebrną skrzyneczkę, a gdy wygramy, to zawsze dostajemy skrzyneczkę złotą. I oczywiście z brązowej skrzynki mamy małą szansę, że poleci nam jakiś przedmiot, ze srebrnej mamy już nieco większy i ze złotej mamy oczywiście bardzo duży procent. I to jest dla mnie genialne. Po Battlegroundzie dostajemy skrzyneczkę, otwieramy sobie. Nie trzeba zbierać tego felernego honoru. Znaczy, gear za honor także można kupować, natomiast główny sprzęt leci ze skrzyneczek, a za honor teraz dokupujemy sobie tam różnego rodzaju części. Co mi się bardzo podoba. I w ten sposób bardzo szybko udało mi się ubrać moją postać. I to też sprawia, że zbieranie sprzętu na różnego rodzaju alty będzie o wiele łatwiejsze. Z tego względu, że wchodzimy sobie, zbieramy trochę tam tych skrzyneczek i w sumie mamy z głowy. Uwaga, kill shot. Okej. Więc moim zdaniem bardzo fajnie to zrobili. A teraz do Huntera. Jeżeli chodzi o Huntera, gram w Marksmanship. Jest to najlepszy aktualnie spek, jaki jest, kurde, w grze moim zdaniem. Jest mega obski i Hunter może robić tak naprawdę cuda. Obrażenia, które zadaje, są po prostu niesamowite. Czekajcie, wiecie co? Ja sobie troszeczkę ucieknę, nie chcę mi się tutaj z nimi jakoś męczyć. Łop. No, możemy się odwrócić troszkę temu tutaj Priestowi, sprzedać bułek. O! Nie chciał bułki! Dobra, wydaje mi się, że teraz możemy umrzeć. Dobra, uciekam. Dobra, w sumie tutaj w swoich wskoczyłem. No ale co do Huntera, to talent, który nazywa się Lone Wolf, po prostu zmiata z powierzchni ziemi wszystko, co chodzi. Lone Wolf sprawia, że możemy dobrać sobie dowolnego buffa, jakiego chcemy. Wybierzmy teraz szybko Spell Power, jako że w grupie tylko tego nam brakuje. Możemy dobrać sobie buff, jaki chcemy, czy nie wiem, Critical Strike, Haste. Jest to aura oczywiście, która szeruje się, dzieli na wszystkich członków grupy. No i na dodatek jeszcze mamy 30% większe zadawane obrażenia. Z tym, że nie możemy mieć aktywnego peta, dlatego też jesteśmy tutaj troszeczkę zestawieni na pastwę losu. Zobaczcie, że ja bez peta nie mam takich ważnych rzeczy, jak na przykład... jak na przykład Spirit Bond, który leczy mnie co jakiś czas dosyć mocno. Uwaga, kill shot. Okej, udało nam się go zabić. Natomiast no mówię, no obrażenia na pewno rekompensują tutaj to wszystko i trzeba dobrać odpowiednią kombinację talentów, żeby ten spek miał jakąś rację tutaj bytu. Zobaczę, że dwóch warriorów uda mi się chyba zabić. Dobra, i teraz wystarczy, że uda mi się wbić killshota, już praktycznie mogę powiedzieć, że ktoś nie żyje. Dobra, tutaj koleś nie żyje. Dwóch warriorów wysolowałem bez potrzeby posiadania peta. No i jeszcze mogę tutaj jakiemuś mojemu sprzymierzeńcowi pomóc. A, i wygraliśmy pierwszą rundę. No i bardzo fajnie. Wydaje mi się, że zapowiada się kolejna skrzynka. Natomiast w tej przerwie mogę wam pokazać moje talenty. Jako że nie mamy peta, no to nie możemy używać Master Skull. Master Skull jest to talent, który... Znaczy talent, jest to umiejętność, która pozwala nam uwolnić się z różnych efektów spowalniających, no i zatrzymujących nas w miejscu.
co sprawiało, że Hunter mógł sobie przez jakiś tam czas po prostu uciekać. Bez tego obowiązkowo musimy wziąć post haste, który wyciąga nas właśnie ze wszystkich tych efektów spowalniających, przyspiesza nas o 60% na 8 sekund. Następnie możemy sobie wybrać Binding Shot, myślę, że to jest najlepsze. Z tego względu, że nie mamy peta, nie mamy Spirit Bond, dlatego ja poszedłem, znaczy wybrałem Iron Hawk, który zmniejsza wszystkie obrażenia, które ja dostaję o 10%, Steady Focus. A Murder of Crows, czyli taki dot, który pomiędzy tym kastowaniem będę sobie nakładał. Barrage oraz Lone Wolf. Wydaje mi się, że jest to kombinacja zabójcza. Naprawdę robimy tutaj bardzo, bardzo dużo. I teraz skupmy się oczywiście na tych czołgach. Najlepiej jedzieś tutaj na początku rundy rozwalić, z tego względu, że... O, głupie czołgi. Zobaczcie, że jeden biegnie na drugą bramę, a drugi na drugą. O mój Boże. Dobra, w ten sposób uda nam się troszkę tutaj zyskać czasu. Natomiast musimy też zatrzymywać tych tutaj skubańców z bombami. No kurde, zobaczcie, że oni tutaj nieźle raszują. Dobra, teraz barażem obsypiemy tutaj wszystko. Baraż jest całkiem fajny. Ma bardzo duży taki pressure, troszkę zamieszania w szeregach wroga. Znaczy trochę zamieszania wprowadza w szeregach wroga, z tego względu, że wszyscy nagle dostają obrażenia. Jeżeli mamy na przykład powiedzmy dwóch hunterów, którzy gdzieś tam używają tego baraża, no to jest dosyć ciekawie. Ale też pomaga w różnych sytuacjach, gdzie po prostu nie chcemy gdzieś tam kastować, walnąć, wiecie, serię w gościa i go położyć. No dobra. Przez pierwszą bramę jeszcze się nie przebili, a mają 2 minuty i 40 sekund. No dobra, ta brama wydaje mi się, że już padnie. Natomiast wydaje mi się, że uda... O, nie padła. Dobra, padła, jednak padła. Okej, nie lubię tego Battlegrounda. Zazwyczaj Alliance tutaj przegrywa i to w felernie. Weźmy sobie stat multi-strike. Ważne jest właśnie tutaj, posiadając tego talenta, żeby troszeczkę migrować między tymi talentami, które tutaj są. Uwaga, killshot! I jeszcze jeden killshot! I teraz baraż. Zobaczcie, że to jest właśnie potęga baraża, że nie musząc kastować, możemy troszkę obrażeń tutaj zadać. Ale między tymi aurami trzeba troszeczkę skakać, z tego względu, że no, nie w każdej sytuacji potrzebujemy jednego buffa. Jeżeli na przykład brakuje jakiegoś buffa, no to możemy oczywiście tutaj dołożyć multi-strike. Teraz aktualnie mam, więc możemy zmienić się na critical strike. Więc trzeba też patrzeć. To jest jedna z takich rzeczy, jeżeli chcecie być przydatni bardzo w grupie, no to na pewno to się przyda. Okej, tego druida to już oni zabiją. Nie można pozwolić, żeby oni tej flagi tutaj przejęli. Dobra, walniemy sobie dwa steady shoty, z tego względu, że zwiększy mi to regenerację z mojego talenta. Regenerację fokusu o 50%. Całkiem fajna sprawa. Więc pamiętajcie, jeżeli zaczynacie walkę i walniecie combo aimed shot plus chimera shot, żeby uderzyć dwa razy później steady shot, który nam troszeczkę odzyska naszego skupienia i przyspieszy regenerację. I zobaczcie, dobranoc. Killshot naprawdę zadaje masywne obrażenia. Ja zauważyłem to, że przede wszystkim jedna z pasywek, którą dostajemy podczas levelowania, jest to, że killshot można używać, i oczywiście jest to ruch kończący i można go używać wcześniej na 20%, natomiast pasywka sprawia, że można używać go na 35%, co jest naprawdę mordercze. A zobaczycie, że uda nam się tego ruska tutaj skasować. Jest. Killshot naprawdę też szybko leci, to też trzeba przyznać. Okej, dobra, tam coś po drugiej stronie się dzieje. Podbiegnijmy tam! Let's go! Battleground Demolisher. Zniszczyli, kurde, skubańcy, ale mają 20 sekund. No dobra. Myślę, że dwa Battlegroundy tak szybko wygrane. Jeszcze pokażę wam oczywiście, co z tej skrzyneczki dostałem. Mam nadzieję na chesta, jako że to jest jedyna rzecz, która u mnie tak troszeczkę zsie. Więc przydałoby się tutaj jakaś klata. Ona nawet do PvE by mi się przydała, ta z PvP. Z tego względu, że item level jest 620. What the fuck, nie dostaliśmy nic? Czemu? Dlaczego? Nie wiem, dlaczego nic nie dostałem. Nie no, no musimy się upewnić. No i coś jeszcze mi się zlagowało.
A nie, dobra, jest, okej. Już myślałem, że lag. Niestety te lagi w ostatnich dniach są przerażające. Czy ja mam tutaj tą skrzynkę, czy nie? Box. Gold. Nie mam, nie dostałem, ale chamstwo. No dobra, okej. W takim razie trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie, czy chcecie więcej PvP w wykonaniu Huntera Nexosa. Może chcecie zobaczyć w akcji inne talenty, czy też inne speki, więc dajcie mi jakiś może challenge, czy coś, żeby zagrać jakimś spekiem. Na tymczasem, pa pa, hej!